Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl. Dzień dobry, ja nazywam się Sebastian Szczerek, portal Za Ciosem. Dziś gościmy w klubie Arachion Olsztyn, a z nami zawodnik to klubu Adam Kowalski. Adam, kiedy zobaczymy Cię w oktagonie lub po prostu na arenie sportowej, gdzie będziesz mógł stoczyć swój kolejny pojedynek? Witam wszystkich. Z tego, co teraz jest zaplanowane, no to będziecie mogli zobaczyć mnie w ringu bokserskim na gali w Olsztynie 22 czerwca. Walczymy dla Oli, jest to gala charytatywna w szczytnym celu. Już są bilety sprzedaży, także możecie kupować bilety, przyjść zobaczyć zawsze. No i to będzie taka walka teraz, która będzie, bo nie udało się mi załatwić jakiejś walki w MMA w czerwcu wcześniej. I tak planowana walka będzie we wrześniu, tak? Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że to będzie KFMA. No i tam miałem walkę o pas mieć i zobaczymy. Musimy poczekać, wszystko się wyjaśni. No właśnie, do tej walki z Tomaszem Narkunem wtedy o pas nie doszło. Czy rywalem będzie nadal Tomasz Narkun, czy raczej organizacja poszuka kogoś innego? To znaczy, z Tomaszem to nie miała być walka o pas. Wtedy mnie wykluczyły tam kwestie zdrowotne. Z Maćkiem Różańskim miała być walka o pas. Nie wiem, jak teraz to się przedstawia. Tam ostatnio widziałem, że Maciek chyba nie jest już zawodnikiem organizacji. Także na dzień dzisiejszy nie wiem, kto będzie moim przeciwnikiem, jeżeli będzie to walka. Na razie po prostu trzeba czekać. Jeśli inna federacja zgłosiłaby się wcześniej, brałbyś to pod uwagę? No, bralibyśmy oczywiście to pod uwagę, tylko też wchodzą różnego rodzaju inne takie kwestie, też finansowe, że po prostu chciałbym, żeby to była jakaś godna oferta. I wtedy jestem skłonny też walczyć, nie? Ale w pierwszej kolejności jestem tutaj z Cave'em jakby w kontakcie wcześniej, miała ta walka być już w czerwcu. Zobaczymy teraz, jak to się dalej rozwinie. Czekam, musimy poczekać, wszystko się wyjaśni. Walczyłeś wcześniej w organizacji Fight Exclusive Night, teraz tam jest zmiana po prostu w tym zarządzie, jest nowy prezes. Czy jeśli oni by się odezwali z dobrą ofertą, wszedłbyś z nimi rozmowy, czy po prostu ta współpraca między wami jest już dawno zakończona? To znaczy, no już próbowałem tam wracać do nich dwukrotnie. Nie wiem, co to za oferta by była, wszystko zależy od oferty, zobaczymy, zobaczymy, no ale z tego, co mi wiadomo, no to ani oni mnie nie chcą na razie, ani ja też tam się nie wybieram. Mamy za granicą też takie federacje jak Octagon czy RFA. RFA ostatnio robiło w galę swoją w Sosnowcu, która bardzo fajnie wypadła. Czy organizacje zagraniczne byłyby w Twoim kręgu zainteresowań, czy jednak chcesz toczyć boje na polskim podwórku? Tak, te organizacje, które wymieniłeś, to jak najbardziej. Mógłbym tam walczyć. Miałem wcześniej tam propozycję, żeby zawalczyć. Nawet miałem propozycję kontraktu kiedyś, ale tutaj miałem właśnie z Cave'em załatwioną walkę. Także zobaczymy. No w pierwszej kolejności na razie teraz czekam na ten Cave, jak to się rozwiąże. Trenuję cały czas, jestem w formie, przygotowuję się non-stop, także zobaczymy, czas pokaże. Jeśli chodzi o Cave, to właśnie oni robią bardzo mało tych gal, czy nie wiem, jak rozmawiają z nimi, mają taki zamiar, że po prostu chociaż troszeczkę więcej tych gal w roku robić niż dwie? Nie wiem, to jest do nich pytanie. Mam nadzieję, że zrobią więcej. Zobaczymy, jak to się potoczy. Nie chcę za dużo też gadać, bo nie wiem, szczerze mówiąc. Byłeś obecny na wczorajszej gali KSW w Olsztynie? Tak, byłem. Obserwowałem, bardzo fajna gala. Tutaj wyniki też, Krystiana wyniki też moim zdaniem pozostawia dużo do życzenia. Tam, że po prostu nie uważam, że Krystian przegrał. No jeżeli chodzi o Adriana, też kontuzja, tutaj ręka połamana. No i też przeciwnik był lepszy. Nie ma co tam dużo już roztrząsać. Kuba też wygrał. Bardzo fajna gala. Myślę, że KSW wróci jeszcze nie raz do Olsztyna. Mi też się podobało. Ogólnie jeśli chodzi o ten wynik właśnie Krystiana Bielskiego, to każdy w Mediaronie był bardzo zaskoczony, ponieważ mówię, no straszna rozbieżność. Jeden sędzia daje 30-27, dwóch 29-28. Ja właśnie myślałem, że tak mówię, no dwie rundy minimum to Krystian wygrał. Jedno można było zapisać na konto Borysa. Trzecią to na pewno, a ten dwie te rundy to taka kwestia też dyskusyjna była tego punktowania, też Krystian bardziej presję wywierał, te ciosy były mocniejsze, Borys więcej uderzał i punktował, no jednak uważam, że to nie jest kickboxing, bo to walczymy w MMA też, jest jakaś kontrola oktagonu, trzecią rundę zaakcentował, sprowadził, skontrolował 5 minut w parterze,
Dla mnie on więcej zrobił, żeby wygrać. Oprócz kolegów klubowych, która walka na KSW wywarła na tobie takie największe wrażenie? Myślę, że Kuba. Najbardziej tak zrobił wrażenie. To co zrobił, pierwsza runda też chyba nie była po jego myśli. Piękne podanie, tutaj publiczność zwariowała. Piękne zakończenie gali. Ty walczysz w kategorii półciężkiej, walczył też zawodnik Michał Dreczkowski. Jak ocenisz jego występ, no bo wygrał w bardzo ekspresowym tempie z zawodnikiem z Serbii? No widziałem walkę, tak też zawodnik z Serbii, tak kurczę, dziwnie z te nogi poszedł od razu. Tak myślałem, że się coś pobiją, chociaż tutaj tak, no dziwna walka, wygrał, gratulacje. To do Phila de Frisa spodziewałeś się, że Augusto Sakaj po prostu postawi takie mocne warunki, że będzie takim twardym orzechem do zgryzienia dla Anglika? No z tego co tam czytałem przed galą, no to był to jeden z najcięższych jego ostatnio rywali. No i tak jak się zapowiadało, postawił warunki ciężkie i widać, że bardzo dobry zawodnik. Jeśli chodzi teraz nie o twoje występy w klatce, a takie, że po prostu jedziesz kolegom do narożnika, to jakie gale się zbliżają, gdzie będziesz komuś mógł być w narożniku i pomagać swoimi wskazówkami? Na razie to jest Fen za tydzień, tak, w Ostródzie, gdzie będę się wybierał. Nie wiem, czy będę w narożniku, na pewno będę na trybunach. No i później jest ten przerwa wakacyjna. Będzie też ta moja gala, tak, bokserska. To nie jest walka taka z wynikiem, jest to walka remisowa, tak, dla publiczności tutaj w Olsztynie, żeby bardziej ludzie się zebrali, obejrzeli tą galę. Później jest przerwa, tak jakby ta wakacyjna, nie ma tak gal, nie będzie tych gal. No i mamy obóz w sierpniu i liczę, że po tym obozie we wrześniu będzie już wiadomo, co z moją walką, nie? W ten okres wakacyjny robisz sobie wakacje jakieś, czy po prostu cały czas trening, tylko trening? Takie krótkie na pewno sobie zrobię wakacje, ale od lat już cały czas trenuję i tak nie mam takich aż długich przerw. Jest to już taki mój tryb życia. Kocham to robić, całe życie to robię. Czy nie walczę, cały czas trenuję. Już, kto musi zrozumieć, po prostu ktoś, to całe życie trenuje. Zależnienie. Jeśli zakończysz już karierę zawodniczą, zamierzasz zostać przy tym sporcie, trenerka, czy raczej będziesz chciał robić po prostu coś innego? Na pewno chciałbym zostać jeszcze gdzieś w tym sporcie, bo tak nie jest łatwo z tego po prostu wyjść, czy będę przychodził, czy pomagać dla chłopaków, czy tam z trenerką, to zobaczymy jak będzie. Na pewno będę chciał być w tym sporcie, nie wiem jeszcze w jakiej roli, ale na pewno będę chciał się udzielać. Słuchaj, 22 czerwca, walka charytatywna, ale z kim? Bo jeszcze nie wspomnieliśmy tutaj o przeciwniku. Moim przeciwnikiem będzie taki tutaj chłopak z Olsztyna, Jan Pelak. Jest to zawodnik Muay Thai, K1. Ostatnio wygrał też w K1, w boksie też walczy. Taki lokalny zawodnik tutaj, perspektywiczny, bo to młody chłopak w wadze ciężkiej. Też teraz jest chyba na Mistrzostwach Świata w Muay Thai, dostał się do strefy medalowej. Mocny chłopak, będzie też z niego przyszłość. Walczysz z wagą ciężką, ale też widzę, że ty jesteś teraz duży. Jaka waga na co dzień? No teraz tak około 103 kilo. Tak po walce już tydzień to ważę ze 105. To jest taka moja już naturalna teraz waga. Wcześniej jak walczyłem w innych kategoriach, to trochę mniej ważyłem. A teraz im jestem starszy też i walczę w tym 9-3, już ta waga mi się tak unormowała. Jestem dostosowany do 9-3. Nie myślałeś spróbować w wadze ciężkiej swoich sił? W KSW też trochę ta waga ciężka, jeśli chodzi o polskich zawodników. W kolei mamy tylko Arka Wrzoska, który fajnie sobie radzi. Wiesz co, nie myślałem w wadze ciężkiej, żeby startować, bo jestem po prostu na ciężką. Jestem. Wydaje mi się, że nie mam warunków na ciężką. Chcę wbić się z takimi chłopami po prostu 20 kilo. A na półciężką i tak nie jestem za wielki, bo teraz już ci młodzi to są tacy kolosi, wielcy, wysocy, także zostaję w tej wadze i jestem, wydaje mi się, moje ciało jest do niej dostosowane i już tam do końca kariery będę robił tą wagę. Rozumiem. Ile lat jeszcze kariery zawodniczej przed Adamem Kowalskim? Nie wiem, wszystko zależy. Zobaczymy. Co 2 lata mówię, że 2 lata, 3. Na razie jeszcze się dobrze trzymam, także nie zamierzam kończyć. Nie? Jak przyjdzie czas, że będę w pierdziel dostawał, to zobaczę już, że to nie jest mój czas i będę wiedział, kiedy zejść. Na razie jeszcze, jeżeli czuję, że mogę rywalizować, wygrywać, będę walczył. Adam, bardzo dziękuję ci za rozmowę, życzę powodzenia 22 czerwca, no i czekamy na ten twój powrót do klatki, bo naprawdę no szkoda, że tak długo już się nie widzieliśmy. No też mam nadzieję, że wrócę, bo chciałbym częściej walczyć. Teraz jeszcze, jak nadarzy się okazja zdobycia pasa, jest to dla mnie taka dodatkowa motywacja, takie zwieńczenie mojej kariery, jestem zmotywowany jak nigdy dotąd, nie? Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Dzięki. Blachy Minda.
firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl